Pokój i dobro, kochani. Dziś jest sobota, 22 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia następuje bezpośrednio po cudownym rozmnożeniu chlebów. Był taki niesamowity skok napięcia. Pan Jezus poradził sobie z problemem, aby nakarmić 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet lub dzieci, a miał tak niewiele, a więc okazał swoją wielką moc. Nikt co do tego nie miał żadnych wątpliwości. I w tym momencie następuje taki spadek napięcia. Kochani, sytuacja wcale nie była taka ciekawa, mianowicie znajdowali się na środku jeziora, bez Jezusa w łodzi. Daleko od brzegu, z którego wypłynęli i daleko od brzegu, do którego zmierzali. W tym momencie pojawiły się, nie wiadomo skąd, bardzo szybko ciemności. W tym momencie fale obijały łódź, także brakowało takiej stabilizacji. Wiatr również był przeciwny, a więc taki nagły spadek napięcia. Czy w Twoim życiu też tak nie jest przypadkiem, że wracasz na przykład z jakiejś rekolekcji, gdzie było cudownie, albo na przykład z urlopu, albo na przykład były piękne święta, które niesamowicie przeżyłeś i taki spadek napięcia. Znów powrót do takiej szarej, brutalnej rzeczywistości. I nagle pojawił się Pan Jezus, który kroczył do nich po jeziorze. I oni zlękli się Pana Jezusa. Oni nie wystraszyli się wiatru, ani fal, ani ciemności, ale wystraszyli się Pana Jezusa. Kochani, są takie środowiska, które nie boją się jakichś nowych ideologii albo jakichś ryzykownych eksperymentów, ale boją się wprowadzić Pana Jezusa. On nie jest na topie. I czasem jak zaprasza ktoś małych chór wielkich serc, to chętnie by posłuchał różnych piosenek o przyjaźni, o miłości, o ptaszkach, o przyrodzie, ale musi tam być Pan Jezus? No musi, dlatego że my inaczej nie potrafimy. Dlatego że Pan Jezus jest źródłem tych wszystkich radości. To wszystko, co jest na świecie, pochodzi po prostu od Pana Boga. I my nie potrafimy inaczej. Także niektórzy boją się Pana Jezusa w różnych instytucjach i w swoich rodzinach. Tak jakby on był jakimś zagrożeniem, podczas gdy on daje tak naprawdę prawdziwe wyzwolenie. A teraz, kochani, podejdę nieco inaczej do tej sytuacji. Ci, którzy z Was filmują albo robią zdjęcia, to wiedzą o tym, że w aparacie jest taka funkcja, która się nazywa ostrość, czy fokus. Jesteś w stanie wyostrzyć na przykład postać, która jest z przodu, na przykład twarz człowieka, ze wszystkimi szczegółami, natomiast wszystko to, co jest za osobą, można rozmyć. Po prostu ma być nieostre. Natomiast możemy również odwrócić sytuację, że możemy wyostrzyć to wszystko, co jest za człowiekiem, a twarz jego bardzo rozmyć, po prostu żeby była nieostra. I czasem, kochani, w naszym życiu też może tak się zdarzyć, że my nie widzimy obecności Pana Jezusa, nie rozpoznajemy, że On jest tutaj koło nas, że On jest gwarantem bezpieczeństwa, ale zwracamy uwagę znów właśnie na te wszystkie niebezpieczeństwa, a więc lęk jest, ten fokus, że tak powiem, ta ostrość jest przedstawiona na lęk, a nie na Pana Jezusa. W momencie, kiedy uświadomimy sobie, że Pan Jezus jest z nami, to tak naprawdę nic nam nie grozi. On jest źródłem naszego pokoju i takiej stabilizacji. I teraz pytanie do Ciebie, kto jest na pierwszym planie w Twoim życiu? Czy Jezus, czy Twoje trudności? Jeśli Jezus, to wszystko nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast jeśli trudności, to grzeszysz pewnie jakimś brakiem ufności wobec Pana Jezusa, który jest w stanie Ci pomóc. Tak jak pomógł tym 5000, rozmnożył dla nich pokarm, tak samo jest w stanie pomóc również Tobie w różnych sytuacjach Twojego życia. Pan Jezus odzywa się do swoich uczniów mówiąc: nie bójcie się, ja jestem. I to sformułowanie ja jestem można dwojako rozumieć. Po pierwsze, jako zwyczajny sposób poinformowania o swojej tożsamości. I po drugie, jako taką aluzję do Księgi Wyjścia, kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi, kiedy mówi o swoim imieniu. Mówi: moje imię jest jestem, który jestem, a więc jestem istniejący. I w tym przypadku wyglądałoby, że Pan Jezus chce potwierdzić, że ja występuję w imieniu Ojca. Czyli innymi słowy, jeżeli macie mnie po swojej stronie, to również całe niebo jest po waszej stronie i nie musicie się niczego obawiać. Apostołowie, proponując Jezusowi, aby wsiadł z nimi do łodzi, dają dowód na to, że wciąż jeszcze mierzą Pana Jezusa i Jego moc swoją ludzką miarą.
nie dopuszczają możliwości, że Pan Jezus potrafi sobie również z tą odległością, z tą przestrzenią w jakiś sposób poradzić. Przypomina mi się taka sytuacja z życia, która na pewno musiała Wam się zdarzyć. Mianowicie, kiedy podróżujecie z kimś, na przykład samolotem czy samochodem, i rozmawiacie z kimś. Okazuje się, że jakiś dystans się skraca, to znaczy bardzo szybko płynie dobrze czas. I również, kiedy mamy towarzystwo Pana Jezusa, to On sprawia, że ta niepotrzebna droga skraca się i szybko docieramy do celu. Nie musimy gdzieś tam krążyć na opłotkach wiary. Po prostu od razu z Panem Jezusem idziemy do celu. I być może w tym momencie w Twoim życiu znajdujesz się na takim środku jeziora, dokąd wszędzie daleko ogarniają Cię być może jakieś takie ciemności, wątpliwości, trudności. Nie masz Jezusa ze sobą. Widzisz, że straciłeś Go gdzieś. On jest gdzie indziej, ale na pewno nie z Tobą. I w tym momencie, kiedy rozpoznasz Pana Jezusa, to nie zwracaj uwagi na lęk, na to wszystko, co może Cię przygnębić. Ale wiedz o tym, że jeżeli Jezus jest z Tobą, to masz poczucie gwarancji bezpieczeństwa. W momencie, kiedy jesteś na tym jeziorze i po prostu czujesz, że ta łódka Twojego życia gdzieś tam kołysze się i brakuje Ci stabilizacji i wpadasz w panikę, zaufaj Jezusowi. Bardzo Cię o to proszę. Nie stracisz, ale zyskasz. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.